Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze. 11 października. Dzisiejszy webinar dotyczy programu partnerskiego, ale też nowości, które są oficjalnymi informacjami ze strony firmy. Mówimy tylko o oficjalnych informacjach, o których możemy mówić głośno, a nie o tych zasłyszanych, czy ewentualnie gdzieś tam w kuluarach. O tym możemy porozmawiać prywatnie w cztery oczy. Nazywam się Duczmański Mariusz. Ten webinar dzisiaj poprowadzę dla Państwa głównie program partnerski, ale też zwrócę uwagę też na możliwości, jakie każdy z nas ma w tym programie partnerskim, jak możemy sprzedawać udziały. Dlaczego jest to dobry czas na to, żeby intensywnie umocnić jeszcze tą możliwość po prostu sprzedaży udziału w tym okresie. Porozmawiamy o tym przejściu na kolejny podetap firmy Skyward Community. Dlaczego to jest takie ważne, żeby dotrzeć do jak największej grupy osób w tej chwili. Więc o tym porozmawiamy i o kilku nowościach, o tym, co mogliśmy usłyszeć również tutaj na jednym z webinarów człowieka z zarządu. Też odniosę się do tam kilku zdań. Zrobiłem slajdy, żeby na nie zwrócić uwagę. Więc możemy zaczynać. Jeśli chodzi o w ogóle program Skyward Community, uważam, że naprawdę znaleźliśmy się we właściwym miejscu. Jeśli nie do końca nawet ktoś z nas rozumie, dlaczego to takie fajne, że otrzymaliśmy informację od kogoś i kupiliśmy jakąś ilość udziałów w Skyward Community, to za parę lat naprawdę bardzo dobrze to zrozumiecie. Jestem przekonany w 100%, że taka firma jak Skyward Community, jak Unicki Technology, jak cała technologia związana z transportem strunowym, tego rodzaju biznes trafia się raz na 100-200 lat przynajmniej. Więc jeśli tego nie wykorzystamy, tej okazji byśmy nie wykorzystali, to najprawdopodobniej podobnej okazji za naszego życia już nie będzie. Już nie mówiąc o tym, w jakiej cenie otrzymujemy te udziały, a jakie ceny mogą uzyskać w najbliższych latach. Jeśli chodzi o usługi finansowe, mam spore doświadczenie, ponieważ wiele lat zajmowałem się bankowością, ubezpieczeniami, funduszami inwestycyjnymi. Później nieco, tak naprawdę w 2012, aczkolwiek jeszcze jakieś 5 lat wcześniej, zająłem się usługami online. Ten temat mnie bardzo zainteresował. Zresztą w ogóle temat programów partnerskich, programów związanych z multi-level marketingiem, to było coś, co zawsze mnie interesowało, tak zwana wolność. Może nie tyle finansowa, co możliwość jak gdyby samemu dysponowania swoim czasem. To jak gdyby najbardziej mnie w tym wszystkim interesowało. Inwestorem w firmie Skyward Community jestem od 2016 roku, więc tak naprawdę w marcu minęło 6 lat. Tutaj z wycieczką kilkoma osobami z Polski, ale też z ponad 100 osobami z całego świata mieliśmy możliwość brać udziału w takim rocznym szkoleniu, ale też fajna była okazja, niestety już prawie 3 lata temu, okazja spotkać się z panem Anatolim Unickim wtedy i z ludźmi z zarządu. Byliśmy jako pierwszą wycieczką, która wyjechała do Szarży, gdzie tam na miejscu mogliśmy po prostu wziąć udział w ważnej konferencji, którą przedstawił nam właśnie pan Anatolij Unicki. Plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community jest bardzo prosty w swojej strukturze. Zanim przejdziemy do krótkiego omówienia tych poszczególnych etapów, to zwrócę uwagę na to, że firma zadbała o to, żebyśmy mieli back office w wielu językach, wiernie tłumaczonych, nie jak nieraz zdarza się w różnych systemach poprzez translatora i są pewne przekłamania języczne w tłumaczeniu, wierności tłumaczenia. Mamy wiernie przetłumaczony back office naprawdę w wielu językach, więc możemy tak naprawdę działać w programie partnerskim, polecając udziały firmy Skyward Community globalnie, na całym świecie. Tak naprawdę nie mamy ograniczenia, jaki kraj moglibyśmy ewentualnie
wziąć pod uwagę. Natomiast dostajemy piękną stronę, dostajemy narzędzia biznesowe w postaci linków polecających. To są naprawdę mocno rozbudowane strony, albo dedykowane bezpośrednio w dużej mierze pod względem inwestycyjnym, czyli ktoś ze stron inwestycyjnych chce poznać firmę, albo od strony technologicznej. Lub też taka główna strona, która ogólnie mówi o technologii, o możliwościach inwestycyjnych. Więc te narzędzia otrzymujemy, dostajemy również tak zwane linki stron docelowych, jeszcze inne narzędzia. Zawsze zachęcam wszystkich partnerów po zarejestrowaniu, po zweryfikowaniu konta, po zaakceptowaniu regulaminu partnerskiego, zapoznaniu się dokładnie z tym, co mamy w tej zakładce dla partnerów. Oczywiście każdy partner firmy Skyward Community powinien bardzo dobrze zapoznać się z całym biurem, zarówno zakładką Moje Inwestycje, dokumenty, co w nich się znajduje, bankowość, wydarzenia, no i ustawienia, też jak możemy zabezpieczyć swoje konto. Ja często odnoszę się do tej strony dokumenty, ponieważ tam mamy zarówno bardzo dużo dokumentów firmowych, ale mamy również własne umowy i kontrakty, które podpisaliśmy w formie elektronicznej w momencie zakupu udziałów i niejako spłacenia tych udziałów. Wtedy podpisywana jest w formie elektronicznej umowa i ten kontrakt w postaci tak zwanej umowy, takiej pożyczkowej, pojawia się w naszych dokumentach i tam mamy tak naprawdę, na jakich warunkach użyczyliśmy firmie środków. Jest nawet informacja, abyśmy się wczytali, o odkupie udziałów, jaki okres minimalny, ale również to, co firma nam gwarantuje w tej umowie. I to jest chyba najważniejsze, do tego odniosę się nieco dalej. Sam program partnerski składa się z 7 poziomów, od tego poziomu partnera, konsultanta i lidera. To są 3 poziomy, które nie wymagają żadnych kwalifikacji, ale później mamy mastera, eksperta, top eksperta i sky eksperta. Tutaj wymagana jest konkretna kwalifikacja osób trzecich, bo to, co mamy na co mamy wpływ, to mamy wpływ pewnie na własne inwestycje. Często mamy spory wpływ na inwestycje naszych partnerów, bo jak mamy rozbudowaną tą strukturę, to ten obrót w strukturze jest i on liczy nam się historycznie do awansu. Natomiast największą pracę musimy wykonać z zaproszeniem osób, które chcą brać udział w programie partnerskim, ponieważ jak gdyby awansów nie otrzymamy dalszych w głąb, w momencie kiedy tak naprawdę będziemy mieć tylko pozyskanych inwestorów, którzy kupią udziały i na tym poprzestaną. Pierwszy poziom jest to poziom partnerski. Tak naprawdę każdy, kto się zarejestruje, kto zweryfikuje swoje konto, kto regulamin partnerski zatwierdzi, staje się partnerem. Mamy możliwość zarobienia 15% z inwestycji włożonych przez osoby, które zaprosimy do biznesu. Kolejny poziom to jest poziom konsultanta. Jest to poziom ten drugi. On zwraca uwagę na tak naprawdę na minima, $100 własna inwestycja, 2 osoby, które zarobią to samo, $300 na pierwszym poziomie. Lider też wymóg jest tak naprawdę niewielki, biorąc pod uwagę z różnego rodzaju programami partnerskimi czy firmami multi-level marketing. Tutaj ten wymóg jest bardzo niski, ponieważ $200 własna inwestycja, 3 osoby, które zrobią to samo i na pierwszym poziomie, w pierwszej linii 2000 przypis składki historyczne i uzyskujemy status lidera. Dopiero od statusu master zaczynają się tak naprawdę poważniejsze kwalifikacje, dlatego że musimy mieć już zbudowaną strukturę z osób, które też chcą budować struktury, które też chcą budować organizacje i brać naprawdę w tym udział. Master sam osobiście musi mieć zainwestowane $1000. Musimy mieć 3 partnerów, minimum 3 partnerów, którzy mają status na pierwszym poziomie lidera i przypis
przypis łączny naszej inwestycji i partnerów z pierwszego poziomu musi być minimum $5000. Gdy spełnimy te trzy warunki, to uzyskujemy status mastera. Pamiętajmy, że każdy status, począwszy właśnie od tego pierwszego omawianego do już chociażby mastera, zwiększa również nam głębokość w strukturze, do jakiej sięgamy. W tym wypadku widzimy, że master sięga już do 9 poziomów w głąb. Więc jak na programy partnerskie, to wiemy, że jest to naprawdę bardzo dobre warunki są, ponieważ w wielu programach partnerskich ja osobiście zauważyłem, że jest albo tylko jedna linia, albo dwie, albo trzy. I najczęściej na tych kilku liniach się kończy. Tu mamy przy statusie mastera 9 poziomów w głąb, więc naprawdę bardzo, można powiedzieć, na bogato, jeśli chodzi o możliwości, jakie nam daje tutaj ten program. Status eksperta to jest jeden z trzech ostatnich statusów. Tutaj zwrócę uwagę na dwie sprawy. Oczywiście w momencie, kiedy uzyskamy status eksperta, to sięgamy do 20 poziomów w głąb, czyli z mastera na eksperta przechodzimy z 9 na 20 poziomów w głąb, więc to naprawdę jest dużo. Musimy mieć własną, osobistą inwestycję w wysokości $5000. Grupa musi mieć zainwestowane na pierwszym poziomie, pierwsza linia $10000 i musimy mieć trzech masterów. Jak widzimy, pewna różnica w stosunku do mastera. W wypadku eksperta pierwszych dwóch masterów możemy mieć w pierwszej linii, ale trzeci dopuszczony jest albo w pierwszej linii oczywiście, albo dopuszczony jest w drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej linii, ale w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych dwóch masterów, którzy dają nam kwalifikacje. Jeśli takich trzech masterów nam się pojawi w strukturze, uzyskujemy status eksperta. Teraz mamy status top eksperta. Jest to już, powiedzmy, taki bardzo prestiżowy status z dwóch powodów. Po pierwsze, top ekspert sięga maksymalną głębokość 24 poziomów, czyli to jest maksymalnie, co możemy uzyskać w programie partnerskim w głąb, czyli zbiera wszystkie bonusy, które są możliwe w jego strukturze. I druga sprawa, top ekspert może uzyskać co miesiąc dodatkowy bonus, niezależnie tak naprawdę od tego, ile zostanie bonusów z programu partnerskiego z tych 24 poziomów. W tym wypadku, jak widzimy, w momencie, kiedy obrót jego struktury wyniesie $20000, to otrzyma jakieś pieniądze z tego tytułu. Oczywiście czym większa suma tej kwoty jest z pierwszego poziomu, drugiego, to tym te bonusy będą wyższe. Natomiast z 20 poziomów otrzymuje te bonusy, natomiast cały obrót miesięczny od pierwszego, załóżmy, do 30 ostatniego danego miesiąca, w momencie, kiedy uskłada nam się to 20000 lub więcej, to otrzymujemy od firmy dodatkowo w prezencie $1500 w takim bonusie. Na dzień dzisiejszy jest to jakieś 7500, ponieważ znów dolar przekroczył 5 złotych, więc 1500, no to 7500 na polskie warunki. Kto by nie chciał mieć takiego dodatku comiesięcznego, na przykład na jakiekolwiek sprawy związane czy z życiem, czy też ewentualnie budowaniem dalszego biznesu tutaj w firmie Skyward Community. Oczywiście, jeśli ten przypis, ten obrót w strukturze byłby mniejszy, 10 tysięcy czy 5, no to mamy 500, 800, ale przy 20 tysiącach obrotu jest to $1500 stałego, comiesięcznego bonusu. Pamiętajmy, 24 poziomy bonusy i z 24 poziomów. Tutaj identycznie jest kwalifikacja, musimy mieć trzech partnerów z niższym poziomem, czyli w tym wypadku ekspertów, ale ten trzeci może być na głębiej w linii, tylko w niezależnej nodze niż tych dwóch, którzy dają już nam kwalifikacje. O tym warto pamiętać.
No i ten ostatni poziom partnerski to Sky Expert. Krótko zwróćmy uwagę na to, jaki jest wymóg. 20 tysięcy własna inwestycja osobista. 90 tysięcy nasza, tak naprawdę wymagane jest co najmniej 90 tysięcy z pierwszego pokolenia z uwzględnieniem naszej inwestycji i wymaganych jest w tym wypadku o poziom niższych, czyli top ekspertów, czterech. Dwóch z pierwszej linii, dwóch może być w głębiej, w niezależnych nogach. Przy obrocie 30 tysięcy w danym miesiącu kalendarzowym taki Sky Expert otrzymuje 2000 dolarów dodatkowo, czyli w wypadku, biorąc pod uwagę, że żyjemy w strefie złotówkowej póki co, to jest 10 tysięcy złotych dodatkowo co miesiąc na nasze konto bonusowe, niezależnie od tego, ile otrzymamy tych bonusów z całej struktury. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o pokrótce o program partnerski. Oczywiście ten ostatni poziom też sięga do 24 poziomów. Ten znany slajd, który zwraca uwagę również, że bonus za rozwój struktury partnerskiej dla statusów partner, konsultant i lider jest możliwość uzyskania wyższego o 3% bonusu. Zamiast 15%, jeśli mamy wielu partnerów, którzy kupują udziały i robią to na przykład na raty i mają przez kilka miesięcy spłacają te raty, to te raty się nakładają i w danym miesiącu, kiedy mamy 5, 10 lub 20 płatności w pierwszej linii, to ten bonus w wysokości 15% może sięgnąć do nawet 18%. Czyli w wypadku 20 takich płatności miesięcznych w pierwszej linii w naszej strukturze daje nam możliwość z każdej takiej płatności uzyskać 18%. Warunki, jakie są takie główne programu partnerskiego, to minimalna kwota inwestycji 50 dolarów, czyli na dzień dzisiejszy to jest jakieś 250 zł, mało czy dużo. Myślę, że w większości, pomimo tego, że mamy jak gdyby kryzys i tych pieniędzy nikomu tak naprawdę u nikogo nie jest za dużo, to biorąc pod uwagę, że społeczeństwo jednak dostaje jakieś środki, czy to 500+, czy jeszcze jakieś inne dodatki, często ludzie ubezpieczają się na życie, dożycie, kupują różnego rodzaju posagówki dzieciom, różnego rodzaju produkty finansowe. Jest to bardzo dobra inwestycja, aby pomyśleć, żeby regularnie na przykład sobie inwestować co miesiąc, przez ileś miesięcy lub kilka lat, nie ma znaczenia, to od nas zależy, to minimalną kwotę 50 dolarów, ponieważ kupujemy udziały, które nam nie przepadną, które w żaden sposób nie podlegają w tym wypadku tak potężnej inflacji, która obecnie jest w Polsce, przekroczyła ponad 17%, w przyszłym roku spodziewać się należy nawet wyższej. Więc o tym jeszcze nieco dalej powiem. Minimalna kwota wypłaty z programu partnerskiego to jest 30 dolarów, czyli oczywiście z naszych kont bonusowych 30 dolarów. Te możliwości wypłaty są bardzo różne, ponieważ mamy różnego rodzaju portfele w krypto, ale też inne portfele w postaci na przykład Perfect Money czy jeszcze inne i też różne rodzaju narzędzia bankowe. Podsumowując, 24 poziomy i ilość osób nieograniczona, którą możemy zaprosić, sprawia, że program partnerski naprawdę firmy Skyward Community jest bardzo atrakcyjny i warto się nią przyjrzeć i poważnie zająć. Przede wszystkim mówić o firmie, ponieważ firma nasza jest na bardzo ważnym etapie na ten moment. O tym też za chwilę powiem. Kilka jeszcze informacji odnośnie programu partnerskiego, tak już kończąc, całkowicie zamykając ten temat. Od mistrza, później eksperta, top eksperta i sky eksperta otrzymujemy pewne takie, powiedzmy, wyróżnienia jednorazowe. Długopis dostaje mistrz, czyli w tym wypadku
Master, jeśli chodzi o eksperta, to jest $500 w gotówce na konto bonusowe. Ekspert, top ekspert otrzymuje 1500 i Sky Expert otrzymuje $2000 na konto jednorazowo w momencie uzyskania tego statusu. Przejdźmy dalej. Każdy z nas, ten slajd zwraca uwagę na to, w jakiej wyjątkowej firmie jesteśmy. Jest to szansa, powiem nawet może nie tyle szansa, jest to fakt, że ktoś, kto tutaj z Państwa obecnych już kupił udziały, stał się częścią projektu, który naprawdę zmieni świat pod kątem transportu. Jeśli chodzi o transport strunowy wyniesiony nad ziemię, jest to transport, którego cały świat na ten moment potrzebuje. Oczywiście ze względu na możliwość przemieszczania się, na ograniczenie prawie do zera, jeśli nie do zera, to specjaliści musieliby ocenić wypadki. Jeśli chodzi o naturalne środowisko i nieprzyczynianie się do zanieczyszczania go, jeśli chodzi o oszczędność w formie energetyki i ten kryzys energetyczny, który jakiś tam rozpoczął się na świecie i należy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach, latach nie będzie lepiej, bo wiele rzeczy będzie się nakładać w związku z kryzysem energetycznym. Oprócz tego, że gdzieś tam załóżmy wojna wybuchła i problemy są z przesyłaniem pewnych surowców, to musimy mieć tą świadomość, że surowce prędzej czy później się kończą i będzie miało to związek naprawdę z kryzysem, jeszcze większym kryzysem energetycznym. Poza tym korzystamy często z linii, z przesyłów, które mają po kilkadziesiąt lub więcej lat i też wymagają potężnych inwestycji. I to też będzie nakładać znów kolejne koszty, problemy związane z przesyłem energii. Natomiast nasz transport wkomponowuje się w 100% w sytuację geopolityczną, środowiskową, energetyczną. W 100%. Został wyceniony przez niezależnych ekspertów na $400 miliardów i uczyniono to wtedy, kiedy tak naprawdę nic jeszcze nie wybudowano. Dzisiaj mamy naprawdę już wielki tabor pojazdów certyfikowanych. Wybudowaliśmy nawierzchnię torów testowych, na których są testowane nasze pojazdy. To, co teraz się dzieje w szarży w Emiratach Arabskich, to bardzo ważny okres dla naszej firmy. Okres jesienno-zimowy będzie wyjątkowym okresem, ponieważ zostaną przetestowane ostatecznie te szybkości pojazdów towarowych maksymalne, o ile pamiętam 120 km i miejski 150, ta maksymalna szybkość, jaką osiąga w dokumentacji, ona musi być zapisana i klienci, czyli inwestorzy, strategiczni inwestorzy, którzy biorą udział w projektach adresowych i wykładają potężne pieniądze, czekają właśnie na ten moment, kiedy to się stanie, ponieważ wtedy wiemy, że z pełną parą, zgodnie z prawem międzynarodowym, będzie można fizycznie rozpocząć budowę projektów, które się już rozpoczęły. Bo jak już mówiliśmy na początku roku, rozpoczęto studium wykonalności kilku pierwszych projektów, natomiast do końca 2023 będzie to minimum 10 projektów adresowych. Mówimy o konkretnych 10 trasach, które będą w budowie. To na tak młodą firmę jak nasza naprawdę jest wyjątkowe wydarzenie. Będziemy brać udział w 10 budowach. Tutaj przed sobą mamy jeszcze pakiety w formie niezmienionej. Te pakiety, jak wiemy, jak tu widzimy, jest możliwość kupowania właśnie, tak jak wspomniałem, pod kątem dzieci, maluszek, student, z myślą o rodzicach i w formie zamiast jakiejś posagówki to właśnie pakietu udziałów. Jest to bardzo, bardzo dobry pomysł. O tym za chwilę też powiem, dlaczego jest to bardzo dobry pomysł. Każdy z nas może wziąć udział również w zakupie tak zwanego pakietu InnoTrans, tak zwany powtarzający się pakiet po $1000. Każdy kolejny 1000 daje nam większą ilość
większą ilość udziałów, ale również mamy udziały, które kupujemy za gotówkę od 50 dolarów wzwyż, albo w ratach, w 5 ratach też od jakiejś małej kwoty, załóżmy 250 wzwyż. Te liczby tutaj to jest tak zwane dyskonto, czyli tak naprawdę to jest zaniżona cena udziałów w stosunku tak naprawdę do ich rzeczywistej wartości. Czyli płacąc na przykład, załóżmy ten pakiet za 2000, otrzymujemy 60 tysięcy udziałów z dyskontem 1 do 30. Oznacza to, że za 1 dolara otrzymujemy 30 udziałów warte 30 dolarów. Czyli tak naprawdę 3000% w takiej cenie zaniżonej do ich rzeczywistej wartości dzisiaj kupujemy. Ważne jest to, o czym teraz mówimy, dlatego że 19, czyli tak naprawdę za tydzień w środę, przechodzimy na kolejny, ostatni podetap, 14.3, i cena udziałów po prostu się zmieni. Czyli oczywiście my się cieszymy, ponieważ jako udziałowcy cieszymy się, że cena naszych udziałów pójdzie w górę, ale dyskonto w tym momencie się zmniejszy, czyli będzie mniej udziałów za 1 dolara. Więc warto wykorzystać ten najbliższy tydzień do tego, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, znajomych, że jest taka możliwość kupienia jeszcze w zaniżonej liczbie, w zaniżonej sumie rzeczywistej udziału, które mogą nabyć. Jak się zmniejszy dyskonto, tego dzisiaj nie wiemy, czy to będzie 5, 10, 20 czy więcej procent w stosunku do obecnej kwoty, wartości, nie wiemy, zetkniemy się z rzeczywistością za 7, 8 właściwie dni. Tutaj mamy przykładowy fragment kontraktu, ponieważ w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś na temat kupna udziałów, ktoś może zapytać się, co mam w zamian. Musimy komuś świadomie powiedzieć, że ktoś, kto użycza środki pieniężne na ten transport, na tą technologię, otrzymuje umowę. W umowie jest ważny, bardzo ważny zapis. Między innymi na stronie 8 tego kontraktu w zakładce dokumenty jest informacja między innymi, ile udziałów kupiliśmy, jaki jest to rodzaj klasy udziałów. W tym wypadku jest to klasa A. Możemy poszperać, poszukać w internecie, jak to się ma do rzeczywistości, kiedy kupujemy udziały klasy A, co to są za udziały. Więc w tym wypadku kupujemy udział klasy A. Powiem tylko krótko, że są to udziały uprzywilejowane, które upoważniają najczęściej udziałowców do chociażby pierwszeństwa otrzymania dywidend, które w momencie, kiedy takie powstaną, po audycie, po wycenie rocznej. To jest jedna rzecz, a najważniejsza rzecz, mamy zagwarantowane, że jeden udział po tym, jak firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu na rynkach światowych, wartość będzie wynosiła minimum 1 dolar. Czyli w momencie, kiedy do wolnego obrotu wprowadzą swoją udziałów, nasze udziały będą warte minimum 1 dolar. W momencie, kiedy do wolnego zostaną obrotu wprowadzone, to pamiętamy, że również my możemy zdecydować, czy chcemy je wprowadzić do obrotu, czyli jak gdyby na giełdę i je sprzedać, czy też ewentualnie jakąś tam niewielką część sprzedać, albo w tym momencie już oczekując wyraźnej dywidendy, która z roku na rok będzie coraz wyższa i będzie ona płacona przez całe nasze życie. Później podlega ona dziedziczeniu, dzieci, wnuki. Pamiętajmy również o tym, bo to są bardzo ważne informacje dla ludzi, z którymi rozmawiamy, z potencjalnymi nabywcami. W momencie, kiedy firma wprowadzi do wolnego obrotu udziały, to ta minimalna cena to jest 1 dolar. Pamiętajmy również, że udziały wprowadzone do wolnego obrotu
i sprzedane na giełdach światowych, to giełdy są zobowiązane do odprowadzenia części zysków ze sprzedaży tych udziałów do naszej spółki, która dalej w kolejnej kolejności część z tych zysków przeznacza na nasze dywidendy. Czyli oprócz tego, że technologia będzie przynosiła zyski i tworzyła dywidendy, bo kapitalizacja spółki będzie rosła coraz bardziej, czyli firma będzie otrzymywać zaliczki, konkretne kwoty, w których część środków oczywiście będzie potrzebna na budowę, realizację projektu, a część będzie stanowić konkretny zysk firmy, w którym będzie również dywidenda przeznaczona do naszego rozliczenia, do naszej kieszeni, ale ze sprzedaży wprowadzonych udziałów do wolnego obrotu też będą odprowadzone pewne zyski, które też będą przeznaczone na część dywidendy. O tym pamiętajmy, czyli tak naprawdę w pewnym momencie później oczywiście realizacja tych projektów adresowych i już później korzystanie z konkretnych projektów, które zostaną wybudowane. To jest kilka kanałów finansowania, które będą składać się na zyski firmy, na kapitalizację, na rozwój, ale również naszą dywidendę, o której też na pewno będziemy chcieli rozmawiać, kiedy te pierwsze po prostu środki się pojawią do podziału. Więc pamiętajmy, 1 dolar to jest kwota gwarantowana w momencie wprowadzenia udziałów do wolnego obrotu przez firmę. I ten zapis mamy w umowie. Bardzo ważne jest też, że w zakładce certyfikaty możemy oczywiście te certyfikaty zamówić w formie papierowej, otrzymać je do domu, ale jest też możliwość zamówienia wyciągu z rejestru spółki. Wyciąg z rejestru spółki. Każdy z nas jest wpisany w momencie, kiedy się zarejestrował, kiedy się zweryfikował, kupił udziały i spłacił je, to został wpisany do rejestru spółki z konkretną ilością udziałów. I tutaj jest przykładowy jeden taki wyciąg z rejestru spółki na kwotę 2 300 000 udziałów i konkretny właśnie wpis. My jesteśmy jako współwłaściciele całej technologii. Pamiętajmy o tym. Wszystko to, co związane jest ze Skyward Community, Unicki Sting Technology i wszystkimi spółkami związanymi z projektem, technologią kolei strunowej, my mamy swoje udziały w tym. Ten obrazek pokazuje, zwraca uwagę tak naprawdę właścicielem, czego stajemy się. W momencie, kiedy kupimy udziały, spłacimy je, stajemy się współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej. To tak fajnie na tym obrazku pokazano, że gość sobie leży, oczywiście, a tam taka fajna platforma, po której spadają gotówki. Dzisiaj oczywiście my czekamy na ten czas i on się bardzo, bardzo, bardzo się dłuży, ale pamiętajmy, czas biegnie bardzo szybko i firma musi wykonać pewne prace. My tworzymy całą infrastrukturę nawierzchni, tworzymy prototypy, certyfikujemy coś, czego tak naprawdę świat nie robił w nowoczesnym świecie, w ogóle w naszej rzeczywistości. Mamy kupione udziały, oczywiście może każdy z nas dokupić większą ilość, natomiast od nas zależy, ile tych udziałów ostatecznie będziemy mieć i jaką będzie to stanowić dla nas wartość. Natomiast jakiś, powiedzmy, odnośnik mamy. Jeśli każdy z nas wie, ile ma udziałów i wie, że w momencie, kiedy firma wprowadzi do wolnego obrotu udziały, ta cena będzie nominalna minimum 1 dolar. Oczywiście ta cena może być, to jest tylko moje tutaj mniemanie, żeby to, jak gdyby nie brać za fakt, że coś tam na webinarze powiedziano, że będą tyle czy tyle kosztować. Natomiast moim zdaniem te udziały będą dużo, dużo droższe. To może być cena 20, 30, 50 lub więcej dolarów za jeden udział. Natomiast to, co mamy na umowie, to mamy zagwarantowane 1 dolar. W momencie wejścia na rynki zewnętrzne. I tutaj widzimy gościa właśnie, który zaczyna korzystać między innymi z tego, co zainwestował ileś lat wcześniej, z dywidend między innymi.
Tutaj przykład sprzedażowy, ja go tak naprawdę powtarzam ostatnie dwa tygodnie, to jest kolejny raz, dlatego że mówimy tak naprawdę dzisiaj o programie partnerskim, mówimy o duplikacji i jeśli chcemy rozmawiać z potencjalnymi partnerami, ludźmi, którzy chcieliby nabyć udziały firmy Skyward Community, to musimy tak naprawdę przekonać takie osoby, dlaczego warto zainwestować w naszą technologię. Oprócz tego, że jest to innowacyjna technologia, że ten okres startupu, on już się dawno zakończył, weszliśmy okres inwestycji, to jest jedna rzecz. Firma wchodzi na rynki światowe, zaczyna projekty komercyjne, więc zaczyna tak naprawdę pojawiać się i zacznie się pojawiać coraz szybciej, tworzyć tak zwana kapitalizacja spółki i później kolejny etap to właśnie wprowadzenie udziału do wolnego obrotu światowego, na które pewnie czekają potężne wieloryby, którzy będą chcieli włożyć bardzo, bardzo duże pieniądze w to. Natomiast dzisiaj możemy sprzedać te udziały chociażby w tym polskim zwykłym schematem. Mamy przykład $1000 i inwestycja w naszą firmę lub nic nie zrobienie. Jeśli nic nie zrobimy, to pamiętajmy, że trzymając pieniądze w skarpecie przysłowiowej lub banku, $1000 po roku będziemy mieć ich 850, po kolejnym roku będziemy mieć ich jakieś 680. Dlaczego? Dlatego, że obecna inflacja wynosi już 17, więc zakładamy, że średnia roczna może być około 15%, a dużo się mówi o tym, że w przyszłym roku ta inflacja będzie dużo wyższa niestety i może się utrzymać na poziomie 20%. Czyli mamy kolejne 20%, gdzie nasze $1000 trzymane w banku lub przysłowiowej skarpecie straci o tyle wartość, czyli w ciągu 2 lat stracimy na wartości minimum 35%. Natomiast jedna rzecz, biorąc pod uwagę naszą firmę, to po pierwsze dzisiaj, jeśli kupimy ze średnim dyskontem, przed zmianą ceny, bo teraz oczywiście ten okres tego tygodnia najbliższego to jest najlepsza okazja, żeby dokupić jeszcze jakieś udziały, bo po prostu najzwyczajniej one za tydzień będą droższe. Będzie mniej udziału za tą samą cenę. Więc dzisiaj kupując ze średnim dyskontem 1,40 otrzymujemy za $1000 około 40 tysięcy udziałów. Za rok 2020 się skończy i kolejny rok 2023 też się skończy i wiemy, że on bardzo szybko przeleci, tak jak ten, który już mamy dzisiaj za chwilę połowy października. Gdyby się okazało, że firma w 2024, czyli po zakończeniu tego okresu dwuletniego, gdzie w banku lub w domu tracimy jakieś 35%, tak w wypadku, kiedy by się okazało, że w 2024 firma decyduje się wprowadzić udziały do wolnego obrotu, to wartość nominalna naszej jednej akcji będzie $1. Czyli w tym wypadku w banku byśmy mieli nie więcej jak 650 dolarów, natomiast w naszej firmie będziemy mieć ich 40 tysięcy. Widzimy różnicę? Utrata tutaj kilkudziesięciu procent i to mamy gwarantowane, to nam inflacja po prostu gwarantuje, natomiast to, co mamy zagwarantowane w umowie, że w momencie, kiedy firma wprowadzi do wolnego obrotu udziały, to mamy zagwarantowane jedna akcja, $1, czyli 40 tysięcy. Z 1000 zostało tam 600 kilkadziesiąt dolarów, a w naszej firmie po, załóżmy, 2 latach mamy 40 tysięcy. Wielokrotnie więcej. Tylko my tak naprawdę decydujemy, co z naszymi pieniędzmi zrobimy. Każdy gdzieś tam czuwa. Wielu Polaków, naprawdę wiele osób ciuła pieniądze, trzyma je w różnych miejscach. Uświadomienie ludziom, że w momencie, kiedy z tym nic nie zrobią, stracą i tak te papiery na wartości. Warto zainwestować w taką technologię, która jest na dzień dzisiejszy technologią wygraną, ponieważ naprawdę świat jej potrzebuje.
każdy z nas jako partner Skyward Community jest zachęcany do tego, żeby poważnie podchodzić do tematu i regularnie prowadzić rozmowy, spotkania z potencjalnymi partnerami czy też inwestorami, ponieważ systematyczność w tym temacie powoduje, że my osobiście mamy satysfakcję z pracy w firmie Skyward Community, zanim będziemy mogli korzystać z kapitału, który zainwestowaliśmy w firmie. Ponieważ możemy zarobić już dzisiaj prowizje ze sprzedaży, tak zwane bonusy, i możemy ich otrzymać przy niewielkim nakładzie, naprawdę niewielkim nakładzie pracy, $800 w danym miesiącu za wykonanie niewielkiej pracy, daje tak naprawdę nam przy dzisiejszym kursie dolara około 4000 zł. Gdybyśmy powielili tą sytuację dwukrotnie, to pamiętajmy, że te prowizje się nałożą, bo raz wykonana praca daje nam przynajmniej przez te 5 miesięcy tą samą wartość. Natomiast przy powielonej pracy w drugim, trzecim miesiącu mamy 4 razy 3, więc 12 tysięcy otrzymujemy w formie bonusów. Systematyczna praca każdego tygodnia naprawdę przynosi rezultaty. Postarajmy się naprawdę poważnie jako polscy partnerzy podejść do tematu, ponieważ w wielu krajach ta sprzedaż naprawdę jest bardzo duża. Polska niestety na dzień dzisiejszy, nie chcę tu was zdołować, ale no gdzieś tam jest niestety na szarym dosyć końcu. Niestety. Nie wiem, z czego to wynika, ale w wielu innych krajach, nawet tutaj naszych sąsiedzkich, Słowacja, Czechy, dzieje się wielokrotnie więcej. Tutaj krótkie zdjęcie jeszcze na koniec. Tego slajdu nie usuwam z prezentacji, ponieważ to zdjęcie pokazuje w momencie, kiedy mamy jakiś problem, chcemy coś zmienić w naszym koncie, chcemy coś poprawić, to w tym momencie takie zdjęcie zrobione z Twifocia, z dowodem osobistym i z kartką A4, na które piszemy SWC, bieżącą datę i nasze imię, nazwisko, wysyłamy do firmy, to zawsze przyspieszy po prostu realizację pewnych rzeczy związanych właśnie z rozwiązaniem problemu. Możecie pisać oczywiście tu te pytania, widzę to pytanie, ja po prostu później na końcu się sobie wrócę i się do nich po prostu krótko odniosę. Tutaj bardzo ważna informacja, bo przechodzimy do tych newsów. Ten news już był podawany tydzień temu, ale uważam, że on naprawdę jest warty uwagi, ponieważ większość z nas pewnie już widziała tego newsa. Unibike został zaprezentowany na targach InnoTrans w Berlinie, ale nie przez naszą firmę. Co ciekawe, nie przez naszą firmę, ale delegacja Urzędu Dróg i Transportu Dubaju RTA zaprezentowała plan rozwoju transportu publicznego. Plan transportu publicznego, żebyśmy się dobrze wsłuchali to, co firma pisze, i model Unibike na międzynarodowych targach InnoTrans 2022, czyli teraz we wrześniu te targi, które były. Przypomnijmy również, że trwają przygotowania do przetargu. Firma RTA tutaj jest firmą taką decydującą dość mocno w tych przetargach. Spośród 30 firm wybrano już 5, w tym transport strunowy. No oczywiście my mamy wielką nadzieję na to, że to my ten przetarg weźmiemy. Czas pokaże faktycznie, jak będzie w najbliższych miesiącach. Tutaj króciutką tą migawkę z RTA, właśnie z tego nagrania, teraz wam puszczę. Mam nadzieję, że będzie słychać. We'll be right back.
Dokładnie. To był ten króciutki filmik. Mam nadzieję, że był on widoczny, wyświetlony. On zwrócił uwagę na tak naprawdę na piękny ten, tą prezentację naszego mini bajka na tych targach berlińskich, które RTA wystawiło. Jeszcze raz podkreślę to jedno zdanie. Firma ta RTA zaprezentowała plan rozwoju transportu publicznego, a my właśnie w tym transporcie publicznym bardzo mocno chcemy się znaleźć i zresztą w szarży to, co jest w tej chwili robione, gdzie są kończone te dwie grupy torów, 2,4 km, tam mają być ostatecznie przetestowane szybkości zarówno taboru towarowego, kontenerów, jak i miejskiego. Ok, do tego też się odniosę, jeśli chodzi o udziały. Przejdźmy dosłownie do tych ostatnich newsów. Postaram się bardzo szybko przelecieć, ponieważ te niektóre slajdy zawierają po prostu tylko zdjęcia. Pamiętajmy, mamy teraz projekt transportu strunowego przechodzi na podetap 14.3. To jest ostatni podetap 14 etapu, później mamy 15. Pamiętajmy również, że skończenie 15 etapów nie ma nic wspólnego z wprowadzeniem udziałów do wolnego obrotu. Te dwie rzeczy są jak gdyby całkowicie oddzielne od siebie. 15 etapów musi być dokończone, ponieważ one są rozpisane w naszych biurach dokładnie w biznesplanie, jakie prace muszą być wykonane, żeby całkowicie dopiąć całą technologię, transport towarowy, miejski i szybki. I ten szybki oczywiście jeszcze może zająć nam 2 czy 3 lata, tego nie wiemy. Zobaczymy, kto podejmie się tutaj inwestycji, bo mówimy nawet, mowa jest tutaj nawet ostatnio o ponad 200 milionach dolarów, które będą potrzebne na ten odcinek 20-30 km, żeby zbudować tor testowy, żeby przetestować ten szybki transport i to pewnie już kilku pojazdów, ponieważ wiemy, że kolejny jest budowany. Natomiast samo przejście gdyby na podetap to jest okres naprawdę wyjątkowy i historyczny z tego względu, że on się po prostu już nie powtórzy. Pamiętajmy, że cena udziałów ona się zmieni, dyskonto się zmniejszy i partnerzy, inwestorzy, którzy kupią udziały po 20 czy tam po 19 października kupią je tylko po prostu drożej. I tego musimy też być świadomi, że ktoś ze znajomych nawet naszej rodziny lub jakichś osób, którym już rozmawialiśmy wstępnie, musimy być świadomi, że jeśli nie kupią tego do 19, to po 19 po prostu będą mogli kupić, ale kupią po prostu mniej udziałów za tą samą cenę, którą by dostali teraz. Więc to jest ważny okres przejścia etapu. Pamiętajmy zresztą, na jakim etapie jesteśmy. Pamiętamy, wielu z nas pamięta 6 lat temu, czy to był poniżej 10, tam byliśmy na 6, 4, 5, 6, 7 etapie. Dzisiaj mamy podetap 14, który naprawdę bardzo dużo pracy zostało wykonane. W szczegóły możemy się wczytać w newsach sami, jakie prace wykonano. Zarówno wcześniej na Białorusi, jak i teraz w Emiratach Arabskich. Tutaj ten news też zwrócił uwagę, że ostatnio Unibus po prostu testowano w godzinach szczytu. No i oczywiście te prace przebiegły w sposób tak jak firma zamierzyła, czyli po prostu ostateczny wynik był całego tego testu taki, że ten transport, ten tabor nadaje się faktycznie do wdrożenia w projekty zarówno komercyjne, jak i gdyby znajdzie się w maksymalnym natężeniu ruchu, czyli po prostu również w takim okresie natężonego ruchu, maksymalnego przeciążenia tych minibusów, on po prostu się w 100% sprawdzi. Również w ostatnim czasie pojawiła się informacja, że trwają prace i cały czas faktycznie trwają prace. Montaż linii numer 4, ale też numer 2 w szarży. To są naprawdę wyjątkowe prace. One zostaną zakończone do końca roku i zostaną przetestowane transport miejski i transport towarowy, kontenerowy, ciężki.
i to ma naprawdę bardzo duże znaczenie do takiego naprawdę już fizycznego rozpoczęcia budów. Więc to teraz te prace, które są wykonywane, to są wykonywane bardzo ważne prace. Powiem jeszcze to, że one nie są niewidoczne dla świata. Na tak dużym odcinku wzdłuż szarży prowadzącej w stronę Dubaju ta budowa naprawdę jest widoczna i bardzo duże zainteresowanie jest tą technologią w tej chwili. Bardzo głośno jest w tym regionie. Bardzo dużo osób przyjeżdża, żeby obejrzeć po prostu naszą budowę, nasze pojazdy. Nawet wystawiono jeden specjalnie przed jednym z pawilonów, żeby już goście mogli na zewnątrz zobaczyć z bliska. Dopiero ci, którzy mają przywilej przejechać się na odpowiednim torze, no, mogą później zobaczyć go w praktyce. Tak na szybko przelecę z tymi zdjęciami. To są te zdjęcia właśnie z zawieszania w tej chwili tych strun w tym odcinku 2.4. A to są konkretne prace, które w tej chwili są wykonane. Jeszcze kilka informacji odnośnie ostatniego webinaru Suchodojewa. Dosłownie zeskanowałem kilka informacji, które uważałem za stosowne. Bardzo dużo informacji, jak gdyby uwagi poświęcił całej tej platformie szkoleniowej. Tutaj zachęcam do tego, żeby się zapoznać, ponieważ ja myślę, że ten temat, jeśli chodzi o Polskę, to troszeczkę gdyby w dalszym etapie będziemy poruszać, bo rozwój tej platformy szkoleniowej, on wiadomo, on się rozwija dość szybko, ale mamy tak naprawdę cały świat. Mamy cały świat i stopniowo na razie jak gdyby kierunki idą w tych językach, których jest największa w tej chwili sprzedaż, najwięcej się dzieje, więc firma gdyby kieruje tam swoje siły, gdzie te prace muszą być wykonane w pierwszej kolejności. Oczywiście pewnie później również my będziemy mogli z tego korzystać, ale nieco w późniejszym czasie. Natomiast na kilka slajdów zwróciłem uwagę, to są istotne informacje. Mam nadzieję, że tu mi nie będzie, no właśnie, przesłania mi akurat, więc powiększę jeszcze. O, właśnie, to jest finansowany przez nas kierunek, różni się tutaj, Suchodojew pisze, że różni się od wszystkiego, co dzieje się obecnie na świecie, zarówno w gospodarce, w transporcie, w logistyce, branży cargo, czy też górnictwie. To, co my tworzymy w tej chwili, różni się, nie było tego przez ostatnie ponad 100-150 lat czegoś takiego w branży. Tutaj bardzo ważna informacja, taka uwaga do wszystkich partnerów i pamiętajmy, żebyśmy my jako liderzy przekazywali to w głąb. Taka gorąca prośba jest. Firma, oczywiście, jak tu powiedział, wykroczyło już poza logikę startupów, to co już wcześniej mówiłem, dlatego chciałbym skierować prośbę do wszystkich. Proszę nie używać naklejek, zdjęć z Anatolim Junickim w portalach społecznościowych, czyli prosi tak naprawdę, żeby jego wizerunku nie używać, gdzieś tam nie wklejać w portalach społecznościowych, ponieważ twarz naszego prezesa jest pewną marką w promocji Junicki String Technology. My jako społeczność bierzemy udział bardziej w tym kierunku Skyward Community, czyli tej jak gdyby tej części szkoleniowo-społecznościowej i nie chcemy po prostu gdyby, no prośba jest tego, żeby po prostu tego wizerunku nie używać. Spółka projektująca transport strunowy, jak tu powiedział, w swojej strategii pozycjonowania rynkowego wyraźnie odróżnia swoją działalność od działalności platform crowdfundingowych. Natomiast oczywiście prostuje pewną rzecz, bardzo ważną wyjaśnia, że co do udziałów i rejestru wszystko pozostaje bez zmian. Czyli oczywiście my, jak gdyby biorąc udział w sprzedaży udziałów
tej jak gdyby w platformie Skyward Community, jak gdyby nic się nie zmienia, ponieważ nasze udziały są jak gdyby udziałami całej technologii, wchodzącej w skład całego holdingu, czyli między innymi również Unicki String Technology, tylko po prostu jak gdyby stara się to oddzielać. No i prośba tutaj właśnie osób z zarządu jest, żeby no po prostu pana Junickiego wizerunku starać się nie używać, nie rozsyłać gdzieś tam bezwiednie po prostu w portalach społecznościowych. Tu również tutaj taka fajna informacja jest, to już o której mówiliśmy. Pasażerski i towarowy tabor są przygotowane do wysyłki do szarży. Czyli dużo się dzieje w tej chwili w innym rejonie świata. To wszystko jest przygotowane pewnie drogą morską, statkami lub w inną formą. Będzie przesyłane do szarży. Po co? Ponieważ są plany już no, wkrótce podłączenia, w momencie kiedy te tory zostaną zamontowane, czyli szyny, struny, to będzie podłączony prąd, no i wtedy będą przygotowania do tego, by przetestować transport towarowy i miejski z tą szybkością 120 i 150 km. Po prostu, jak tu powiedział, klienci czekają na to. A klienci to właśnie inwestorzy strategiczni, którzy podpisali umowy między innymi komercyjne i czekają, aż rozpocznie się ta fizyczna budowa poza tą poza tym studium wykonalności, o którym już nieraz mówiliśmy. Tutaj też ważna informacja, Expo 2020 rok odegrało swoją rolę. Fakt, że firma jest reprezentowana na terenie parku w szarży, jest bardzo ważne. Technologia jest w pełni zgodna ze standardami Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie zarządzania środowiskiem, ochroną pracy itd. Firma stale przechodzi audyty finansowe. To jeden z kroków do wejścia na rynki publiczne, naprawdę szeroką skalę. I tutaj to informacja, którą też podałem. Obecnie trwają prace nad co najmniej 4 projektami celowymi. O pewnych rzeczach, jak powiedziałem już nieraz, firma nie może otwarcie mówić. Mówimy o różnego rodzaju umowach o poufności. Natomiast zobaczcie to sformułowanie, którego używa Suchodojew. Obecnie trwają prace nad co najmniej 4 projektami. 4 wiemy, że są, ale mówi tu co najmniej 4. Natomiast do końca roku 2023 planowane jest zwiększenie liczby tych projektów komercyjnych do minimum 10. Czyli pamiętajmy, że jak nieraz mówiłem, że tych umów jest bardzo dużo podpisanych, to są różne memorandia, wstępne zamówienia i tak dalej. Tych umów naprawdę może firma mieć ich i stoi więcej. Natomiast zanim to dojdzie, te umowy, wstępne zamówienia, zanim dojdą do konkretnego kontraktu komercyjnego, to czasami to trwa rok, dwa, trzy. My jesteśmy w tym okresie, gdzie mamy minimum 4 kontrakty komercyjne, czyli takie już podpisane na budowę, dostaliśmy zaliczki, pieniądze i za chwilę ta budowa fizyczna będzie. Poczekamy tylko na te testy na tych torach. Natomiast do końca przyszłego roku, jak tu Suchodojew przypomina, takich komercyjnych, prawdziwych budów, umów związanych z normalnymi, rozpoczęciem normalnych budów będzie minimum 10. Więc zobaczcie, że w ciągu roku, dwóch, trzech naprawdę na całym świecie może wrzeć, ponieważ te budowy będą rozpoczęte. Tu jeszcze ważna też informacja. O, tutaj właśnie też przypominam w tym webinarze, że mówiliśmy już o rozmowach w Abu Dhabi, które prowadzi osobiście Anatolij Junicki. Urzędnicy wysoko ocenili wykonaną pracę. Budowa linii strunowych zostanie omówiona na najwyższym szczeblu rządu Abu Dhabi. To poważne wielomiliardowe projekty infrastrukturalne, które wymagają systematycznej pracy. Czyli tak naprawdę w tej chwili trwają nad tym prace. Mówimy o projektach wielomiliardowych. No i tutaj między innymi też taka wzmianka z artykułów.
pewien artykuł opisuje, mówi, wspomina również o pewnych możliwych trasach, zarówno w Nigerii, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oczywiście pamiętajmy, że do prasy docierają pewne informacje, czasami gdzieś tam w kuluarach, w różnych tam rozmowach, no i stają się po prostu przemycić. Oczywiście firma tego nie potwierdza, ponieważ, jak powiedziałem, są klauzule poufności i firma tego nie potwierdzi, natomiast prasa oczywiście może sobie pisać to, co gdzieś tam usłyszeli. Nikt im tego nie zabroni. Natomiast z naszych ust, jako osób, które reprezentują firmę, których jesteśmy udziałowcami, takie po prostu niesprawdzone w 100% informacje nie powinny padać. Nie chcemy ich powielać, ponieważ to niczemu dobremu nie służy. Tutaj zdjęcie właśnie też z tego webinaru, że trwają prace na torze numer 4 konkretne. Tutaj znów prace na linii numer 2 i widoczna trasa numer 4 z większej wysokości. A tu jest ciekawa informacja właśnie, to co też już wspomniałem dzisiaj, że zainteresowanie technologiami strunowymi osiągnęło taki poziom, że model Unicaru został wystawiony w centralnym budynku w szarży, czyli jak gdyby poza. To jest ten, który jeździ tam sobie na tym torze i ci, którzy mają ten przywilej, to okej, później faktycznie taką wycieczkę sobie mają, już mogą przetestować. Natomiast jeden z takich kolejek właśnie z tych pojazdów został wystawiony przed budynkiem, czyli że zanim po prostu ktoś z delegacji będzie mógł się przejechać, to już po prostu przed samym budynkiem ten pojazd jeden jest wystawiony. Tutaj jeszcze krótka też informacja na koniec, ważna dla nas, skorzystajmy z kuponów bez limitu kwoty inwestycji. Początkowo była mowa, że te kupony, które otrzymamy, na przykład w ramach promocji, będzie można wykorzystać od jakiejś konkretnej kwoty wzwyż. Teraz firma zrobiła nieco pewną zmianę, że wszystkie kupony, które posiadamy do końca tego podetapu 14.2, który kończy się w środę przyszłą, będzie można wykorzystać bez limitu kwoty inwestycji. Czyli może być to jakieś od najniższej kwoty inwestycji wzwyż. I wtedy według kuponu, czy to jest 1,2, czyli 20%, czy 50%, czy razy 2, 100% więcej udziałów, po prostu je otrzymamy. Czyli nie ma limitu w tej chwili kwoty. Tam jest jakiś jeden wyjątek, ale w większości wypadków nie ma limitu kwoty. Czyli jak mamy takie udziały, jak ten tutaj jeden z chociażby z moich na stronie, taki udział, taki kupon 100% udziałów więcej, zostało 7 dni na wykorzystanie go, to w momencie, kiedy kupimy jakąkolwiek standardowy pakiet, to dostaniemy 100% więcej udziałów niż w tej standardowej ofercie jest. Pamiętajmy, że teraz wykorzystując te kupony, dwa razy zyskujemy. Dlaczego? Dlatego, że otrzymamy 100% udziałów więcej w stosunku do obecnej standardowej oferty, a za tydzień będzie to jeszcze ileś procent więcej w stosunku do zmiany dyskonta. I bardzo ważna rzecz, że nawet jeśli dzisiaj wykorzystamy przed zmianą dyskonta, wykorzystamy kupon w jakimś zakupie jakichś udziałów w formie ratalnej, na przykład na 5 rat, to w momencie, kiedy go dzisiaj uruchomimy, albo do tej środy, jeszcze przed zmianą dyskonta, uruchomimy go i zakupimy, opłacimy pierwszą ratę, to cały pakiet, w całym pakiecie otrzymamy ilość udziałów 100% więcej w starym dyskoncie. Czyli będziemy płacić przez 5 miesięcy, dyskonto będzie już zmniejszone i ci, którzy będą kupować po środzie, będą kupować ileś tam drożej, czyli po prostu mniej udziałów za tą samą cenę. Natomiast jeśli my ten kupon wykorzystamy teraz do środy, to otrzymamy 100% udziałów więcej i przez 5 miesięcy będziemy spłacać ten na przykład ten pakiet. Oczywiście możemy go spłacić w każdej chwili wcześniej,
otrzymamy 100% więcej w starym dyskoncie. Czyli tak naprawdę zyskujemy podwójnie. O tym naprawdę warto pamiętać. To też, co tutaj nam się wyświetla na naszej stronie, że projekt przejdzie pod etap 14.3, jest to historyczne wydarzenie, które tak szybko się już nie powtórzy, ponieważ jakiś czas oczywiście później, zanim przejdziemy na ten 15 etap, ostatni, on jeszcze potrwa. Ta wypowiedź tutaj tego miliardera, znanego człowieka, Buffetta, ja powtórzę to, ponieważ warte jest naprawdę uwagi, że on powiedział coś takiego. Wszystko, co musisz zrobić, kup akcję wybitnego przedsiębiorstwa po cenie niższej niż rzeczywista wartość. My rzeczywiście mamy dzisiaj możliwość kupienia po rzeczywistej cenie wartości bardzo mocno zaniżonej, kilka tysięcy procent poniżej. Akcje biznesu zarządzanego przez ludzi uczciwych i utalentowanych, a takim jest pan Anatoli Junicki, wtedy naszym preferowanym okresem posiadania akcji jest wieczność. I tego wszystkim wam, drodzy państwo, partnerzy, życzę. Teraz odniosę się dosłownie krótko do tych pytań, które tutaj były. Oczywiście nie będę tutaj wymyślał rzeczy, które nie są i nie będę może, nie chodzi o to, żeby wasze uszy łechtać. Natomiast tutaj pan Wasow pyta się, czy w 2023 jest przewidziana wypłata dywidend. W jednej wypowiedzi pan Anatoli Junicki powiedział, że firma nad tym się poważnie zastanawia, by stworzyć w tym roku poduszkę z pewnych już zaliczek na te projekty komercyjne, które są w toku, jakąś część poduszki dywidendowej, którą mogłaby przeznaczyć właśnie w przyszłym roku na podział dla udziałowców. To jest przewidywane. Wiem, że firma robi wszystko, żeby tak się stało, aczkolwiek wiemy, że również firma jest w okresie, kiedy tych środków naprawdę bardzo trzeba w tej chwili na te inwestycje, które jeszcze są do dokończenia. Mówimy tutaj o tej technologii, bo w momencie, kiedy będziemy budować komercyjnie, no to wiadomo, środki przychodzą z zewnątrz. Natomiast to, co my teraz w tej chwili kończymy, to firma robi to ze środków własnych, naszych, plus tych, które zarobi w ramach przyjmowania zamówień zewnętrznych firm do wykonania pewnych projektów. No, w naszych zakładach firmowych firma jak gdyby jest podwykonawcą czy wykonawcą pewnych projektów i dzięki temu dodatkowe środki zarabia i może dofinansować, dość mocno dofinansować ten projekt nasz, tę całą technologię. Więc w planach jest ta poduszka dywidendowa, natomiast musimy troszeczkę poczekać faktycznie, czy do niej dojdzie. Ja myślę, że w kolejnych miesiącach czy tygodniach coś na ten temat może będzie więcej. Mamy rok niezamknięty, dużo się w tej chwili w firmie dzieje. Jest okres, kiedy musimy przetestować ostatnie te ważne to na tych ważnych torach, te ważne testy dotyczące szybkości, towarówki i tego taboru miejskiego, więc to musimy wykonać. Wiemy, że firma otrzymała pewną gotówę już w zaliczki i w nich jest jakaś, jest pewna forma, część w formie zysku dla firmy. Natomiast czy przeznaczy firma już w tym roku przyszłym, po zakończeniu roku finansowego, no to tej odpowiedzi na ten moment ja nie mam w 100%, ale takie plany wiem, że również były. Jeszcze zobaczę, co tu zapytanie było. Czy wiadomo, ile zostało? Osobiście nie wiem, ile zostało udziałów. Spora część została sprzedana przez te kilka lat. Natomiast pamiętajmy, że firma nie może sprzedać wszystkich udziałów, bo po pierwsze część musi zatrzymać sobie, część sprzedaje nam, a już sporo naprawdę sprzedano. Ja przypuszczam, że, ale to jest moje przypuszczenie, to nie jest cyfra, podana przez firmę, że około 100 miliardów pewnie już, jeśli mamy 400 miliardów, a 100 miliardów na pewno gdzieś tam zostało już sprzedanych. Tak mi się przynajmniej osobiście może wydawać, ale to nie bierzcie tego jako taki ostateczny fakt. Natomiast pamiętajmy, że udziały jak gdyby dzielą się na tą część, którą firma dystrybuowała przez kilka kanałów,
Bo była jeszcze inna firma, dwie firmy, które dystrybuowały udziały firmowe, plus nasza firma Skyward Community. Do tego firma musi mieć swój pakiet i firma musi mieć pakiet udziałów, który wprowadzi do wolnego obrotu, kiedy wejdziemy na giełdę. Więc tych udziałów naprawdę musi być spora część, więc firma nie może sprzedać wszystkich udziałów, no bo w co wprowadzi do wolnego obrotu? Więc tak naprawdę dla nas to nie ma kompletnie znaczenia, ile jeszcze tych udziałów zostało, bo udziały, które będą wprowadzone do obrotu na światowych rynkach, pamiętajmy, że ze sprzedaży tych udziałów my dostaniemy dywidendy między innymi. Więc dla nas korzystnie jest, jeśli tych udziałów firma ma sporo, bo z tego tytułu również będzie dla nas konkretna gotówka. Powiem tak, bardzo ciekawe pytanie, tak na koniec już, żeby się też nie rozmydlić tutaj, jeśli chodzi o informacje, które wam podaję. Tutaj pan Dariusz pyta się, ile lat trzeba jeszcze czekać na efekty i pełen start? Znaczy powiem tak, start to już jest od kilku lat. Efekty, rozumiem, że ma pan na myśli, mówiąc, że to, co pan zainwestował, chciałby pan odzyskać i z jakąś konkretną dywidendą, czy z konkretnym zyskiem. Podam zwykły, prosty przykład. Mieszkam w Krynicy-Zdrój. Budowano jeden z wielkich hotelów. Nie chcę przekłamać nazwy, Belmondo chyba. Coś takiego. Duży, duży naprawdę hotel. I z tego, co wiem, to część hotelu miała możliwość, znaczy budowała tak zwane apartamenty. Apartamenty finansowane przez inwestora strategicznego, ale była też możliwość doinwestowania, czyli inwestowania też przez osoby prywatne. I teraz pytanie do państwa, oczywiście takie retoryczne, będzie ciężko to odpowiedzieć, ponieważ nie ma możliwości rozmawiania w twarzą twarz, ale pytanie retoryczne. Dzisiaj załóżmy, ktoś mówi, słyszy, że buduje się ten hotel, on się budował i jest możliwość dofinansowania. Mam ktoś wolnej gotówki, oczywiście tu nie mówimy o tych pieniądzach, których my często inwestujemy, tylko tam na przykład trzeba było mieć 100, 500, milion lub więcej. Ktoś ma wolną gotówkę, mówi, wkładam, chcę włożyć 500 tysięcy w jakiś tam apartament, nie? No i wkładam, załóżmy jest to 2000 rok, zaczyna się budowa, albo nie wiem, to jest to 2000, załóżmy 2017, zaczyna się gdzieś tam budowa hotelu. Trwa 1, 2, 3 lata, czasem 4. Później budowa się kończy samego budynku. Ten budynek również trzeba wyposażyć w sprzęt na kolejne miliardy, ponieważ tam są oczywiście oprócz hotelów, no to jest i spa, i no jeszcze wiele innych restauracji i tak dalej, jeszcze inne obiekty. Trzeba zatrudnić tysiące osób, czyli muszą być firmy firmy, które po prostu zajmą się konkretnymi działami w hotelu, które przyjmą kadrę, zatrudnią, wyszkolą i zaczną pracować, a później na samym końcu trzeba przyciągnąć klientów do takiego hotelu, którzy przyniosą pieniądze i dopiero wtedy zacznie się jakiś zysk. Czasami mija to 5, 8 czy ileś lat, zanim taki inwestor, który włożył 500 tysięcy, dostanie jakiekolwiek pieniądze w stosunku rocznym, na przykład określony procent, bo z tego co wiem, to ci ludzie, którzy wkładali tutaj pieniądze w ten biznes, to w umowie załóżmy mają ileś procent rocznie od wkładu zagwarantowane. Podobnie troszeczkę jest tutaj. Zobaczmy, firma 6-7 lat temu zaczęła budować od zera. Pan Anatolij Linicki miał technologię przemyślaną, opatentowaną, opracowaną 30 ponad lat temu. Parę lat temu uderzył jak gdyby w kierunek crowdfundingu, czyli prywatnej społeczności, zaczął zbierać pieniądze. I zaczęła się pierwsze prace koło Mińska, ekotechnopark. Oczywiście zanim stworzono pierwsze prototypy pojazdów, to zaczęto tworzyć ekotechnopark, czyli nawierzchnię torów.
budować pierwsze słupy, stawiać pierwsze słupy, stawiać pierwsze budynki, pierwsze stacje. Ja pamiętam, jak stawiano pierwsze takim strumień światła laserowy, kiedy co będzie jak Białoruś przystąpi do wojny. To też jest ciekawe pytanie, za chwilę się odniosę do niego. Na razie tutaj nie mówimy o przystępowaniu do wojny, na razie to mówimy o jakimś tam straszeniu, natomiast oczywiście ja mogę powiedzieć, jakie są moje przemyślenia. Nie powiem tutaj stanowiska firmy, aczkolwiek po części też na ten temat już firma pisała jednym z newsów. Do tego się krótko też za chwilę odniosę, żeby nie, za bardzo nie przedłużać, bo już mamy 21:18. Jeśli chodzi o dywidendy i czas, jesteśmy w okresie tak naprawdę, kiedy firma potrzebowała kilku dobrych lat, aby z prywatnych środków, bez żadnej pożyczki bankowej, stworzyć infrastrukturę, nawierzchnię torową, stworzyła kilkanaście bardzo mocno zaawansowanych pojazdów, opatentowanych, ocertyfikowanych międzynarodowo. A to było też potężne pieniądze, trzeba było przeznaczyć, żeby to wszystko zabezpieczyć prawnie. Współpracujemy w tej chwili z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Budujemy tam duże centrum innowacji. Tam w tej chwili budowane są nawierzchnie torowe dwie o długości 2,5 km, które gdyby uwieńczą pewne sprawy związane z transportem towarowym i miejskim. I jesteśmy w okresie, kiedy firma zakończyła okres tak zwanego startupu, wchodzimy w okres inwestycyjny, mamy podpisane kontrakty już docelowe, ostateczne kontrakty komercyjne, minimum 4. Wiemy, że do końca przyszłego roku będzie ich minimum 10. Są to konkretne budowy. W momencie, kiedy firma zacznie budować, a jak czytaliśmy i jesteśmy na wszystkich webinarach, to taka budowa trwa od 1,5 do 2,5-3 lat, w zależności od długości trasy. Myślę, że firma będzie chciała po prostu przynajmniej mieć pierwsze 2, 3, 4 trasy wybudowane, gdzie to będzie wszystko śmigać, działać. Ja już nie mówię o tym przetargu w Dubaju, bo jeśli go wygramy, jeśli się okaże, że to my go weźmiemy, to już nie chodzi o tych kilka miliardów, które otrzymamy ze środków rządowych, firmowych, czy rządowych, ale chodzi o reklamę. Wyobraźcie sobie, jaka firma, tak młoda jak nasza, potrzebuje lepszej reklamy. Żadna telewizja, prasa, cokolwiek nam nie da lepszej reklamy, jak w centrum Dubaju nasza trasa, 15-kilometrowy odcinek. Więc tak naprawdę w 100% w tym momencie jesteśmy na wygranej, to wszystko przyspieszy o wieloletnie ten okres rozwój i przyciągnie naprawdę potężny kapitał do naszej firmy. Mówimy to o miliardach, o setkach miliardów i większych kwotach. Więc jesteśmy w tym okresie, kiedy firma w to wszystko wchodzi. Więc ja nie powiem, jak długo będziemy czekać. Ja mogę tylko powiedzieć tak naprawdę, że tyle, ile będzie to potrzebne. Może to dziwnie, banalnie brzmi, ale jesteśmy, uważam, dużo bliżej niż jak zaczynaliśmy współpracę z firmą. To tak, to jest moje zdanie, że jesteśmy dużo bliżej celu, niż jak zaczynaliśmy współpracę z firmą. A ja zaczynałem współpracę z firmą 6,5 roku temu, więc jesteśmy dużo, dużo bliżej. To tak mniej więcej wygląda. Niektóre firmy, podam przykład zwykły, panie Darku, ja już nieraz to podawałem, sprawdzajcie w internetach znane firmy. Jak znacie jakąś firmę produkującą auta, produkującą, nie wiem, nawet Facebook, jakieś firmy telefonii komórkowej czy coś, wygooglujcie sobie w Google'ach, kiedy powstała firma i kiedy weszła na giełdę. Zobaczcie, jakie są to okresy lat. Więc wtedy będziemy zaczynać patrzeć realnie. My bierzemy udział w tworzeniu technologii, której świat nie znał wcześniej. Nie ma odpowiednika. My nie dublujemy, nie kopiujemy, tworzymy coś nowego na skalę ogólnoświatową i ten transport docelowo, jak nawet w tym ostatnim webinarze Suchodojewa powiedział, naszym celem jest przejęcie minimum 50% światowego transportu docelowo.
Więc to są naprawdę potężne jest przedsięwzięcie. Zwykły plus GSM 10 lat minęło, zanim weszli na giełdę. A co budowali? Oprócz masztów, stawiania czy czegokolwiek? My budujemy wszystko od podstaw. Torę, całą infrastrukturę, nowe pojazdy, które nigdy nie istniały. Nie miały odpowiednika i nie mają odpowiednika. Więc jesteśmy w okresie bardzo, bardzo ważnym, ponieważ wykonane będą bardzo ważne testy na koniec roku i wchodzimy w okres wzmożonej faktycznie budowy już takiej fizycznej, jak pójdą te testy szybkości. Więc uważam, ja osobiście uważam, że jesteśmy dużo, dużo bliżej niż ja osobiście współpracę podjąłem, być może wielu z Państwa tutaj też. Co będzie, kiedy Białoruś przystąpi do wojny? Tak naprawdę uważam, że nic nie będzie, oprócz tego, że gdyby tam się okazało, że na Białoruś, a nie sądzę, żeby na Białoruś coś spadło, bo pewnie Rosja też nie pozwoli, no bo mogliby ewentualnie zniszczyć nasz ekotechnopark. Tyle mogłoby się stać. Natomiast jeśli to będzie jednostronne, to tak naprawdę nic się nie dzieje, ponieważ pamiętajmy, że nasza firma po pierwsze ma wszelkie patenty międzynarodowe już, ma wszelkie certyfikaty, pozwolenia. Rozwija się w tej chwili głównie w dużej mierze tutaj właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jeśli chodzi o wykonanie tych końcowych prac związanych z rozwojem technologii, tymi 15 etapami. I wszystkie wszystkie spółki firmy od Skyward Community, Unicki Stink Technology i nie tylko, nigdy nie były i nie są zarejestrowane ani w Białorusi, ani w Rosji. Więc z punktu widzenia politycznego, formalnego, papierowego, dokumentów i tak dalej, w żaden sposób tutaj, gdyby to, co się dzieje na Białorusi, to, co się dzieje na Ukrainie, w Rosji i tak dalej, nie ma gdyby dużego wpływu na nas. Jedynie może mieć wpływ taki jak na wszystkie kraje świata, czyli na przykład takie zakłócenia w transporcie, przewozie towarów, produkcji w różnych zakładach produkcyjnych na świecie, ale to wszystkie firmy z tym się stykają. No my tutaj nie jesteśmy wyjątkiem, no bo żyjemy na tej planecie i też mieliśmy też w okresie pandemii na przykład przestoje związane z różnymi firmami, które padały, których byli naszymi podwykonawcami i nie przetrwali niestety tego dwuletniego okresu. My przetrwaliśmy, mamy się dobrze, rozwijamy się i uważam, że nie mieliśmy się nigdy lepiej niż teraz. Więc naprawdę starajmy się być na takich webinarach, starajmy się zapoznawać dokładnie z wszystkimi newsami i szukajmy informacji, bo czasami naprawdę bardzo ciekawe informacje możemy znaleźć również w prasie na temat naszej firmy. Tym sposobem ja przepraszam, że tak bardzo dzisiaj przyciągnęliśmy. Kończymy dzisiejszy webinar. Ja życzę wszystkim dobrej nocy. Dziękuję też za dzisiejszą obecność na webinarze. No i pozdrawiam, do usłyszenia.